Leci. Dzień dobry. A z jakiej pan firmy jest? Proszę jeszcze raz o przedstawienie się, halo? Z jakiej pan firmy dzwoni? Bo tutaj słyszałem, że groźby szły do mojej mamy, że ma 3000 zł do jutra zapłacić. Na jakiej podstawie pan to po prostu wywnioskował? Chodzi o rozmowę, która była 10 minut temu z Małgorzatą Zwierzyńską. Małgorzata Zwierzyńska. A ogólnie pana firma czym się zajmuje? To jest jakiś długów czy jak ta firma? Czym się zajmuje? W jakiej sprawie pan dzwoni? Może też nie. Zadłużenia. Zadłużenia. Nie rozumiem. Prowadzimy jakąś pana sprawę, przepraszam. Tak, tak, bo z tego numeru moja mama parę minut temu dostała telefon. Dobrze, to poproszę albo pana numer sprawy, albo pana PESEL. No, mamy. Ta chwila, idę zapytać. Znasz PESEL, mama? Musi znać, nie? Nie, no w ogóle tutaj gościu zapowiada taką rozmowę, że tak jakby nie wiedział w ogóle o sprawie, nie? Dzień. A PESEL nie zna swojej mama? Nie ma listów, nie ma nic, a nagle, że do jutra czas jest, nie? W takim sensie. W sprawie mojej mamy. W sprawie mojej mamy, która jest tutaj obok mnie i chciałem to wyjaśnić, o co chodzi. Tak, jakaś sprawa jest, bo dzwoniono do mojej mamy, że ma dług 3000 zł dla multimedii. Czy pan kontaktuje się w swojej sprawie? W swojej rodziny, tak? Czy też w swojej? Rozumiem, no to w tej sytuacji my tak, nie będziemy mogli z panem prowadzić rozmowę, nawet jeżeli pan te dane woda. A jak dam mamę i dzwoniono do niej, to może pan jeszcze raz zadzwonić, tak? Rozumiem, bo pan dane mojej mamy ma i chciałbym, aby jeszcze raz przedstawiał tą sprawę. No ja nie wiem, czy pan jakiej sprawie pan dzwoni. Wiem, o czym pan mówi na chwilę obecną. W sprawie zadłużeń. Dobra, dzięki. Bo ktoś dzwonił z tego numeru, dokładnie z tego. Mówię, że ktoś dzwonił. Radę, kurwa! Dobra, w porządku. Przepraszam, kolega mi cały czas tu gada i mnie denerwuje. Chodzi o to, że z 10 minut temu z tego numeru ktoś dzwonił do mojej mamy, że ma dług 3000 zł w multimedii. Czy pan coś na ten temat wie? Jakaś firma multimedia, długi? O co tu chodzi? Zaraz ten numer pójdzie w internet i będzie niemiło, będzie musiał pan zmienić. Dobra, tu nie było rozmowy i zaraz będzie pan miał masę telefonów, dobra. Dobra, trzymaj się. Fajnie, nie? Ten mi w ogóle gada tu. Z kim ty gadałeś? A to zapraszamy, jasne. Dobra. No. Perfekt. Ja zagadam z Danielem, nie? I wtedy dopiero się dogadamy, nie? Żeby nie było lipy. Jasne. No, ty, ona...